Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dziś trzecie już spotkanie z CX-60, ale tym razem tak bardzo oczekiwany przez wielu diesel. Ponownie spotykamy się z Michałem. Jeśli nie widzieliście, to polecam pierwszy odcinek, gdzie porozmawialiśmy sobie o tym samochodzie. Powiedz może parę słów o sobie, żeby wszyscy wiedzieli, może ktoś nie widział. Czemu tu jesteś? Cześć, jestem tu, ponieważ jestem pracownikiem Mazdy od 8 lat, Mazdy Bełtowicz dokładnie. No i co? Omówiliśmy się po ostatnim teście, że jak będziemy mieli dostępną nową jednostkę napędową, którą jedziemy, to się spotkamy i trochę o niej porozmawiamy. Dokładnie tak. Żebyście wiedzieli, to nie jest żaden test, to jest takie bardziej taka prezentacja modelu. Ten samochód został zarejestrowany kilka dni temu tak naprawdę. Dokładnie. Myślę, że to jeden z pierwszych w Polsce diesli. Także to jest bardziej taki odcinek testującego samochody z osobą, która takie samochody sprzedaje. Także nie przedłużamy, jedziemy. Powiedz na początek takie papierowe rzeczy, czyli moc, cylindry i tak dalej. Więc tak, teraz jedziemy jednostką diesla 3,3 litra, 6 cylindrów w rzędzie, moc 200 koni, 450 Nm i napęd na tył. Dostępna całkiem niedługo, myślę, że w ciągu miesiąca, dwóch, będzie też jednostka z napędem na 4 koła. Wtedy ta moc będzie wynosić 254 konie i 550 Nm, czyli 100 Nm więcej względem tego egzemplarza, którym jedziemy aktualnie. Wersja wyposażenia jest to Exclusive Line z pakietem Comfort, więc mamy tak naprawdę skórzaną tapicerkę, elektryczną regulację foteli, wentylację foteli. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o wersję wyposażenia, będą praktycznie identyczne jak w wersji plug-in. Uporządkujmy sobie tak, czyli mamy diesla, mamy dwa warianty mocowe. Mhm. Powiedz, jak tutaj będzie ze skrzynią, czy będzie na przykład manual, bo ktoś może chcieć. I uporządkujmy napędy, czyli mamy tutaj ośkę, ale tył. Dokładnie. Plus napęd na 4 koła, ale wiem, że tego nie można do każdej wersji zamówić, więc uporządkujmy, jak to będzie wyglądało. Więc tak, skrzynia jest zawsze automatyczna, 8-stopniowa, dokładnie ta sama, która jest w wersji hybrydowej, plug-in. 200 koni to zawsze napęd na tył, nie ma możliwości do tej mocy dobrać napędu na 4 koła, natomiast 4x4 jest zawsze o mocy 254 koni mechanicznych. Natomiast wersje wyposażenia, każda praktycznie jest dostępna zarówno w wariancie tym 200-konnym, jak i 254-konnym. To już decyzja klienta, natomiast skrzynia tylko i wyłącznie automat 8-stopniowy. Tu jest 450 Nm? Tak. W tym mocniejszym wariancie? 550. Czytałem, że tu będzie taka ciekawostka, bo tak, nie dość, że mamy 6 cylindrów w rzędzie, możemy mieć napęd na tył, mamy diesla, ponad 3 litry, ale tutaj jest hybryda. Miękka hybryda. Tylko, że miękka hybryda. Dokładnie tak. Powiedz, jakie tu jest założenie, po co ta hybryda jest, co ona miała dać i czy coś już czujesz, do czego się przydała? Czy założenie, myślę, że jest tak jak wszędzie tak naprawdę. Jest tam parę tych newtonometrów więcej z tej baterii, która się sama doładowuje. Zasila nam też urządzenia pokładowe podczas jazdy, żeby odciążyć alternator, co wpływa też oczywiście na spalanie. Też głównie jest wykorzystywana oczywiście podczas działania z trybu i-stop, czyli jak stoimy na światłach, samochód nam gaśnie, no to wtedy prąd idzie głównie właśnie z tej miękkiej hybrydy. Natomiast tak jak zawsze w przypadku tego systemu, pracuje tylko i wyłącznie silnik spalinowy. No dobra, diesla kupujemy po to, żeby, wiadomo, spalanie. Mhm. Powiedz, jak to wygląda, już chwilę pojeździłeś tym samochodem. Pamiętaj, że ja to zweryfikuję potem w swoim teście. Jasne. Także jak to wygląda na ten moment? Pamiętajmy też, że to jest nówka sztuka samochód, tak? Więc może być troszkę wyżej. Dokładnie. Generalnie pierwsza moja jazda była to praca dom, czyli 21 km przez całą Warszawę, bo ja dojeżdżam z Ursynowa na Żerań, więc jadę głównie Wisłostradą. Jechałem wieczorem faktycznie, bo już to było po 19, więc nie było jakichś dużych korków, to od razu powiem. Jechałem normalnie, nie bardzo dynamicznie, nie jakoś, kolokwialnie mówiąc, emerycko. No i spalanie miałem 5,2. Więc jak na 6 cylindrów, 200 koni, wydaje mi się, że to całkiem dobry wynik. Wiem, że dziennikarze już niektórzy testowali to auto i jeszcze byli w stanie ten lepszy wynik wykręcić. Natomiast myślę, że przy takiej normalnej jeździe, nawet jeżeli to będzie okolice 5-6 litrów, no to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Mówimy o mieście. Mówimy o mieście. W trasie jeszcze nie wiem, dzisiaj właśnie jak będziemy po nagraniu, będę wracał do pracy, mam zamiar przyjechać się obwodnicą Warszawy i wtedy sprawdzę, jak to wygląda w trasie. Moje pierwsze wrażenie, ja nie będę tutaj dzisiaj jakby testował tego samochodu, bo jadę za krótko, ale moje pierwsze wrażenie jest takie i być może jest to kwestia tej miękkiej hybrydy, że jedziemy dieslem, jak staliśmy na światłach, to silnik zgasł, bardzo miękko się uruchamia, miękko, płynnie, że jeśli to ma pomóc w tym punkcie, to chyba działa.
Tak. To, co też zauważyłem, że tak jak rozmawialiśmy, jak to teraz się mówi, na pozaanteniu, że jadąc nawet 80 na godzinę, jak odpuszczamy gaz, również silnik gaśnie. Przez co na przykład dojeżdżamy sobie spokojnie, dohamowując do świateł na zgaszonym silniku. Myślę, że to też ma duży wpływ na, czy duży, na pewno jakiś ma wpływ na spalanie po prostu w mieście. No bo jeżeli, nie wiem, czy teraz jakbyś odpuścił gaz na przykład. O. Tak, obroty zero. Dokładnie. Okay. No dobra, powiedz mi, gdybyśmy teraz pojechali do salonu, zamówiłbym takiego diesla, kiedy mam szansę coś takiego odebrać? Najbliższym miesiącem produkcyjnym jest kwiecień. To są dane, bo mamy dopiero dzisiaj 3 marca. Tak, więc dane z lutego były takie, że najbliższym miesiącem produkcyjnym jest kwiecień, odbiór czerwiec, lipiec, więc terminy są całkiem przystępne według mnie. Myślę, że nawet teraz, jeżeli przeskoczy to na miesiąc później, czyli na produkcję maj, no i wtedy dostawa na przełomie lipca, sierpnia. No co, nie jest tak źle. Powiedzmy może, jak wygląda sytuacja z serwisem, czyli przede wszystkim jakie interwały, czy jest jakoś inaczej w stosunku do benzyny i też jak jest z kwestią gwarancyjną. Gwarancja nadal, bez względu na to, jaką mamy jednostkę napędową, jest to 6 lat lub 150 tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o przeglądy, co 20 tysięcy lub co rok. Na chwilę obecną nie wiem nic o tym, żeby te interwały miały się zmienić, więc zakładam, że są takie jak do pozostałych jednostek napędowych. Jesteś w stanie coś powiedzieć o kosztach przeglądów, czy tego jeszcze nie wiadomo? Jeszcze nie mamy takich ustalonych stricte pod diesla cen przeglądów. Myślę, że nie będą się wiele różnić względem tego, co jest, nie wiem, chociażby przy benzynowych silnikach w CX-5 czy w Mazdzie 6, więc to też jest wiadomo, żyjemy w takich czasach, że jest to kwestia cały czas, jak to się mówi, płynna, więc na chwilę obecną przeglądy wahają się, te małe tak zwane, czyli nieparzyste, w okolicach 1500-1600 zł. Te duże przeglądy, czyli parzyste, drugi, czwarty i tak dalej, to jest koszt około 1800 zł. Myślę, że tu będzie podobnie, aczkolwiek nie chcę teraz mówić, że na pewno, bo mówię, jeszcze nie mamy ustalonych cen serwisu tego silnika. A pakiet dealerski na ubezpieczenie macie już może? Tak, mamy, jest to, oczywiście wszystko jest indywidualnie wyliczane, bo mamy 4 ubezpieczycieli, 4 towarzystwa ubezpieczeniowe. Natomiast jeżeli mielibyśmy procentowo określić, to jest to 3% wartości pojazdu na chwilę obecną. A wróćmy jeszcze na sekundkę do samego silnika. To jest zupełnie nowa jednostka, czy to jest coś opartego na tym, co mieliście, albo może gdzieś jeździło, bo na przykład ze Skyactiv X-em tak było, że pamiętam, w Europie go nie było, ale jeździ już ze 2 lata chyba w Japonii. W Japonii, tak, dokładnie tak. Generalnie nie, to jest zbudowany silnik od podstaw, całkowicie nowa jednostka napędowa, nie jest to oparte na żadnym silniku, który był wcześniej. Tak przynajmniej mi się wydaje, nie miałem żadnych informacji, dopiero jesteśmy tak naprawdę w przededniu szkoleń odnośnie tego silnika, więc może tam się dowiem czegoś więcej. Natomiast z tych pierwszych informacji, które były, to są całkowicie nowe jednostki napędowe. Jak mówimy o nowościach, to może słowo na temat tego, co szykuje się w Mazdzie. Możesz coś zdradzić? Tak, no na pewno czekamy na również 3-litrowy rzędowy silnik benzynowy. On podejrzewam też będzie oparty o miękką hybrydę. No i na troszkę większą, mówiąc kolokwialnie, siostrę, czyli Mazda CX-80. Też myślę, że powinna pod koniec roku zadebiutować. Na pewno jeszcze kolejną nowością jest to, że już mamy w sprzedaży Mazda MX-30 REV, czyli jest to hybryda też typu plug-in, tylko można powiedzieć troszkę odwrotnie niż wszyscy robią, bo tam głównie jeździmy silnikiem elektrycznym. Spalinowy jest tylko i wyłącznie jako generator prądu. No i co pewnie już zainteresowani wiedzą, jest to silnik Wankla. Czy ten większy silnik, o którym powiedziałeś, benzynowy, to jest tylko do CX-60 czy do większego, czy na przykład w CX-5? Na chwilę obecną nie mamy takich informacji, żeby miał trafić do innych modeli, aczkolwiek nie wykluczam, że z czasem tak będzie. Aczkolwiek teraz wiem, że tylko i wyłącznie ma zadebiutować w Mazdzie CX-60. No dobra, to na koniec to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli ceny. Jak to wygląda tutaj, do jakiej kwoty startujemy i ile trzeba zapłacić za taki samochód, żeby, myślę, już mieć fajne wyposażenie? Jeśli chodzi o ceny, to egzemplarz, którym jedziemy, czyli silnik 200 koni z napędem na tył, startuje od kwoty 211 900 zł. Wersja 4x4 jest droższa o 30 tysięcy, więc zaczyna się od 241 900 zł. Później to już wiadomo, że wszystko zależy od tego, jakie pakiety do tego auta dorzucimy. Oczywiście zapraszam, to
indywidualnie porozmawiamy. Tylko jedna rzecz, bo to jest 4x4 droższe o te 3 dychy, ale tam jest od razu mocniejszy silnik, tak? Jak najbardziej, 100 Nm więcej. No i jeszcze jest ważna kwestia, że wersja, tego nie powiedziałem na początku, wersja 4x4 nie występuje w pierwszej podstawowej wersji. Okay. Dopiero od drugiej. A są w ogóle inne wersje, czy to są te nie, same? Nie, wersje są te same. Czyli tak samo Prime Line, jeśli chodzi, wyposażenie. Dokładnie, jeśli chodzi o wersję Prime Line, czyli tą pierwszą z wyposażenia, ona występuje tylko z napędem na tył i z tym silnikiem dwustukonnym, natomiast wersja już druga, więc to nie jest dokładnie tylko za silnik dopłata, ale też za wersję wyposażenia. Więc generalnie, jeżeli jeszcze raz reasumując, 211-900 mamy wersję Prime Line podstawową, 200 koni, napęd na tył, natomiast Exclusive Line też w wersji, w sensie z tym silnikiem słabszym, to jest 211-900, natomiast z mocniejszym 254 konie to jest 241-900, więc generalnie biorąc tą samą wersję wyposażenia, czyli drugą, i porównując silnik słabszy do mocniejszego, to za sam silnik dopłacamy 20 000 zł. Okej. Okay. Ja, tak jak powiedziałem, nie będę się wypowiadał jeszcze na ten temat, bo muszę dłużej pojeździć, ale to, co zauważyłem, to fajnie brzmi. Sześciocylindrowy, więc tak, na pewno ten dźwięk jest bardzo przyjemny dla ucha. No i nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, ale nie brzmi jak taki typowy diesel, w sensie nie. Już miałem takie, że tak powiem, informacje zwrotne od osób, które pierwszy raz miały okazję chociaż kawałek zobaczyć, jak pracuje ten silnik na placu, że właśnie wszyscy zwrócili uwagę, że nie brzmi jak typowy silnik diesla. No dobra, myślę, że na dzisiaj wystarczy. To taka krótka prezentacja, z czym tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia. Zapraszam do Michała, jeśli jesteście zainteresowani takim samochodem na jazdy testowe. Może powiedz gdzie, co i jak, nie będę Cię chwalił sam. Dziękuję. Oczywiście zapraszam. Ulica Rosoła 55, Mazda Bołtowicz. Jeżeli ktoś jest chętny, żeby odbyć jazdę na chwilę obecną, konkretnie tym egzemplarzem, to oczywiście zapraszam. Numer będzie pewnie podany na stronie, więc śmiało proszę się kontaktować. Myślę, że w ciągu miesiąca do dwóch maksymalnie będziemy mieli już dostępną tą mocniejszą wersję. Aczkolwiek mówię, i tak warto przejechać się na początek tą wersją, bo jeżeli komuś praca tego silnika będzie pasować, to tam moim zdaniem będzie tylko lepiej, no bo jednak 100 Nm więcej, 54 konie więcej, swoje tak czy tak zrobi. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki, pozdrawiam. Hej. I do usłyszenia.